Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Literacy. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem, podczas którego będziemy słuchać książek na naszej zaprzyjaźnionej aplikacji BookBeat. My już dzisiaj chcemy Was zachęcić, żebyście się, kto oczywiście jeszcze tego nie zrobił, zapoznali z tą aplikacją, bowiem już za kilka tygodni, a tak naprawdę 5 stycznia, mamy dla Was ogromną niespodziankę, którą zrealizowaliśmy właśnie wspólnie z aplikacją BookBeat. No dobra, ale to będzie 5 stycznia, o czym Wam też oczywiście opowiemy, a dzisiaj zapraszamy Was do wysłuchania naszych recenzji książek, które słuchamy właśnie na tej aplikacji BookBeat. Małgośka, czego będziesz słuchać? Ja w audio najbardziej lubię kryminały, co nikogo nie dziwi, aczkolwiek zanim o tym dokładnie, jakiego kryminału będę słuchać, no to muszę Wam powiedzieć, że znalazłam niezwykle ciekawą pozycję, którą mam też na półce, a mianowicie Freuda, czyli wstęp do psychoanalizy. No jest to, wydawać by się mogło, taka broszureczka, bo to, co mam na półce, to taka, jak widziałam do ręki, mówię, wow, skromniutkie to. Natomiast to takie są drobnym maczkiem zapisane i karteluszki są cieniutkie, więc sobie w samochodzie słucham. Jestem na 30%, a jak coś jest takiego ważniejszego, co uważam, że powinnam przyłożyć do tego większą wagę, to sobie przychodzę do domeczku i sobie podkreślam w chałupce. I tym sposobem, no tak sobie właśnie to postanowiłam zrobić. To ten wstęp do psychoanalizy, a w audio dodatkowo jeszcze mam Adriana Bednarka. Ach, to jest to. Przecież to zaczęliśmy słuchać razem, tak, jadąc na targi. Zresztą podczas tego filmu pokażemy Wam, jak te targi wyglądały. We Wrocławiu. Tak, oczywiście. No i to ja już kończę tak naprawdę. Tak, no jestem daleko za połową, więc generalnie... Czyli jakby słuchasz dalej beze mnie. Tak, słucham, oczywiście. No, jak miałabym czekać, to tak na tole, absolutnie w życiu. Więc jak sobie to skończę, a myślę, że skończę to podczas tego vloga, to od razu zacznę następną część, bo no ja wiecie tam, zaczynam i muszę. Co zaczęte, musi być skończone. Tak. No dobrze, a ja sięgam po książkę Olgi Kruk, Grzechy mojej siostry. Olga, serdecznie Cię pozdrawiam. No, zobaczymy, to pierwsza książka, w ogóle debiut pani Olgi. Ale nie nasza pierwsza, tak? Ale nie nasza pierwsza, tak. Tak, tak. No, nic nie rozmawiamy wspólnie o tym, bo muszę ją przesłuchać sam. I wiecie co, i znalazłem taką pozycję, bo kiedyś tego pisarza czytałem, zresztą od Małgośki dostałem tą książkę, Krzysztofa Kotowskiego, Trzech gości w łódce plus wampir. To jest druga pozycja, której będę słuchał w audio. A Krzysztofa Kotowskiego poznałem dzięki książce Kapłan. Dawno, dawno temu. Zatem idziemy sobie słuchać, robiąc po drodze różne rzeczy. Pokażemy Wam, mam nadzieję, trochę, jak właśnie było na tych targach we Wrocławiu i tak jak zawsze coś tam powiadamy. Powolutku, po spokojnie będziemy. Oczywiście na aplikację mamy też kod. I to Wam powiemy też pod koniec filmu, a tutaj oczywiście wklejamy kod, dzięki któremu będziecie mogli zobaczyć sobie, poznać tą aplikację i pamiętajcie... Testować przez 30 dni, ale darmo. Moment wybierzcie dobry. No. Myślę, że to już by mógł startujcie. Ten moment. Startujcie, mam nadzieję, że nie będziecie żałować, bowiem już za jakiś czas niespodzianka. Do zobaczenia.
witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie, kącik sobie upodobałem straszliwie. Nowy kącik w naszym domu z pięknymi obrazkami, które przywieźliśmy właśnie z targów, ale na pewno bardziej o tym opowie Małgosia. Ja Wam trochę opowiem o książkach, które słucham na aplikacji BookBeat. Myślę, że znacie tą aplikację już doskonale, bo my z nią jesteśmy już ho, 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 a może nawet dłużej. Słuchajcie, książka Olgi Kruk, Grzechy mojej siostry, czyli debiut literacki. Jak wiecie, my już Olgę Kruk znamy i czytaliśmy jej dwie książki, natomiast cofnęliśmy się jakby, niechronologicznie te książki czytaliśmy. Zresztą nie ma to chyba żadnego znaczenia. No i zacząłem słuchać, słucham i po raz kolejny no nie mogę się od tej książki oderwać, no nie mogę przestać jej słuchać. Jest coś hipnotyzującego w tym stylu pisania przez panią Olgę. Znowu mamy do czynienia z historią niezwykle bolesną, z historią tragiczną. Mamy dwie siostry, które w dzieciństwie, a właściwie jedna z nich w dzieciństwie była strasznie maltretowana, wykorzystywana. I teraz w życiu dorosłym jedna z tych sióstr prosi drugą o przysługę. O przysługę potworną, okropną, niewyobrażalną i wyobraźcie sobie, że ta siostra Rita, czyli nasza główna bohaterka, zgadza się pomóc. Obie mają mężów, no ci mężowie jacyś superaśni nie są, ale jak to w literaturze u pani Olgi, nic nie jest takie oczywiste i ja też czekam na pewne rozwiązania, mam przemyślenia, bo ta historia buduje się w sposób taki jak zwykle, czyli ja przynajmniej jestem na bezdechu, bo przeraża mnie i przytłacza mnie ogrom tych wszystkich niesprawiedliwości, ogrom tych wszystkich okropieństw, które spadają na tą Ritę, na tą naszą główną bohaterkę i ona naprawdę nie może sobie z tym poradzić. Nikt takich rzeczy nie jest w stanie unieść, ale pod całą tą tragedią, pod całą tą bolesnością Rity chyba czai się coś więcej. Ja tak instynktownie czytając, słuchając tą książkę, no wierzę, że za chwilę gdzieś przejdziemy trochę do innej planszy. Trochę nam się ta historia potoczy chyba w innym kierunku, aczkolwiek boli mnie to, ściska za gardło. Cały czas jestem pod takim, wiecie, no ciężar na piersi mam ogromny. Pani Olgo, jestem naprawdę pełen podziwu dla pani pisarstwa, dla pani stylu, dla odnalezienia w tym, no jakby nie było, bezbrzeżnym ogromie literatury kryminalnej, thrillerów, ale o takim dużym znaczeniu, o dużej takiej wartości psychologicznej. Jestem pełen podziwu dla odnalezienia właśnie no oryginalnego stylu, oryginalnego przekazu, no który na mnie działa ogromnie. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko potoczy się dalej. No nie mogę się oderwać. No opowiem Wam, jak to wszystko będzie wyglądać na koniec tego vloga. Druga książka, Krzysztof Kotowski, Trzech gości w łódce plus wampir. Słuchajcie, pana Krzysztofa Kotowskiego, książki pana Krzysztofa Kotowskiego ja poznałem bardzo dawno temu, bo Małgosia kiedyś sprezentowała mi książkę Kapłan. I jak ja przeczytałem Kapłana, no to byłem pod ogromnym wrażeniem. Tam jest taka historia, wybaczcie, że na razie nie mówię o tej książce, którą teraz słucham, ale tam jest taka historia, że chyba nieistniejący zakon Aurelitów jest takiego przekonania, że w wyniku wielkiej wojny aniołów do piekła został strącony Bóg, a nie szatan. I w związku z tym cały ten świat jest wywrócony do góry nogami. No mi ta teoria naprawdę wywróciła pewnego rodzaju myślenie, była abstrakcyjna, ale jakże ciekawa, prawda? Oczywiście z punktu widzenia literackiego, z punktu widzenia takiego dramatycznego. No tutaj w nowej książce, czyli w książce, która przenosi nas do takiego chyba innego uniwersum w ogóle, no na razie nie mogę się odnaleźć. Mamy trochę tych wampirów, tajnych stowarzyszeń, właściwie nie stowarzyszeń, tylko takich tajnych paczek, trochę gangsterki, trochę tych ciemnych uliczek, które ja bardzo lubię, ale na razie błądzę po niej.
Też nie ukrywam, że książka pani Olgi Kruk po prostu trochę mi zagarnia czas i zagarnia uwagę i skupienie. Więc może jak skończę książkę Olgi, pani Olgi, to szybko do pana Krzysztofa Kotowskiego powrócę. Dobra, to do zobaczenia. Cześć kochani. No to opowiadam wam, co tam w tym moim BookBeatku słychać i co teraz aktualnie słucham. Słucham tak naprawdę w sumie 3 książek, bo jestem na finiszu pierwszej, na 1/3 drugiej i za chwilę będę czytać kolejną. No ale to jakby już wam opowiadam troszkę o co chodzi. Od najtrudniejszej zacznę. Czyli słucham oczywiście o moim cudownym psychoterapeucie Freudzie. Mówię cudownym, dlatego że mam go też na studiach. No i oczywiście rozpoczęłam wstęp do psychoanalizy. Znalazłam, słucham sobie, mam też zwykłą papierową wersję, natomiast robię to i tak, to znaczy słucham sobie w aucie, a jak jest jakaś taka treść, która wydaje mi się bardziej do mnie przemawiająca i taka, którą chcę zapisać, to sobie odszukuję w papierze i sobie tam zaznaczam, co potrzebuję. Więc taki sobie na to patent znalazłam. No i to jest ta trudniejsza część, no bo wiecie, Freud to Freud, tak, to historia. Trzeba ją po prostu znać, przynajmniej ja tak uważam, to moja opinia i opinia również mojej uczelni, więc dostosowałam się. Ale jest niezwykle ciekawy. Ma pióro takie, że oczywiście no, trzeba się nad tym skupić, bo to samo się jakby, samo nie wchodzi do głowy. Ja też chyba nie z takim zamiarem, tylko jest to takie dobre pisanie, które jest dość prostym, pomimo wielu zwrotów, które są tam takie terminologii, które nie są może najłatwiejsze, ale wyjaśnienia Freuda pewnych rzeczy, które on widział w jakiś sposób, są takie, które do mnie przemawiają. Rozumiem to. Dobra, to tyle o Freudzie. Ale zabrałam się za Kamila Bednarka, wiecie co mi w głowie, muzyka, nie? Z Adriana Bednarka, bo jeszcze wcześniej nigdy nie czytałam nic z jego pozycji, nigdy nie miałam do czynienia z jego książkami. No i tak sobie pomyślałam, że sobie to rozpocznę i powiem wam, że słucham sobie, kończę właściwie Pamiętnik Diabła. To jest pamiętnik pisany właśnie przez Kubę Sobańskiego, który jest narratorem tej książki i jest seryjnym mordercą. Nie spotkałam się, przynajmniej nie przypominam sobie niczego teraz, nie przypominam sobie takiej książki, która byłaby pisana właśnie z perspektywy tego złola seryjnego mordercy, którego przygody poznajemy. Jest to ciekawe spostrzeżenie, znaczy, ciekawa w ogóle formuła. Podoba mi się to, aczkolwiek, no powiem wam, że opis tych wszystkich rzeczy, które on robi ze swoimi ofiarami, jest taki dla mnie na granicy, czy jakby na granicy mieszczący się, czy to jeszcze potrafię przetrawić. Miałam problem z Maxem Czornejem i jego opisy były takie, że no nie mogłam tego przeżyć. Tutaj? Okej. Okay. No jest to niefajne, ale jeszcze takie mieszczące się w moich jakby tutaj gdzieś, no właśnie granicach. No i co wam mogę powiedzieć o tej książce? To jest wznowienie chyba, gdzieś tam słyszałam, że pan Adrian sobie gdzieś tam poprawił trochę tę książkę, bo to była w ogóle jego pierwsza książka, to był debiut chyba jego, z tego co pamiętam. No i to jest, powiem wam, fajnie napisane, dynamicznie. Nie zastanawiam się za bardzo, czy jest to wszystko możliwe, czy nie jest możliwe. Rzecz się dzieje w Krakowie, więc no, takie fajne. Kuba jest aspirującym prawnikiem, bo jest na studiach prawniczych, a jednocześnie ma tą swoją taką mroczną stronę, że morduje. Jest w związku, bo gdzieś oczywiście tą mroczną stronę próbuje sobie tam schować i zachować pozory, ale jednocześnie, tak jak powiedziałam, prowadzi drugie życie, ma drugie auto, jego rodzina jest bogata, dość bogata, tam deweloperkę jakąś uprawiają i wysyłają mu pieniądze na te studia, ale tam w rodzinie jest jakiś duży gruz. Już teraz wiem, bo mówię, finiszuję tę książkę, tak mnie wciągnęła, że nie byłam w stanie wrócić do Freuda. No i powiem wam, że no, podoba mi się to. Oceniłam sobie tak chyba wstępnie na 4 punkty. Zobaczymy, jak to dalej tam będzie szło.
Pewnie przy aktualizacji końcowej opowiem Wam, bo już na pewno skończę, bo tam już reszteczkę mam, jak mi się podobało, no i zacznę już następną książkę, bo to będę pewnie iść takim torem dalej właśnie, żeby nie wypaść z tego. Ja wiecie, że jak zaczynam, to kończę i zobaczymy, ile tam będzie jeszcze, nawet nie wiem, ile on napisał o tym Kubie Sobańskim tych książek, więc sama jestem ciekawa, jak się będzie rozwijała ta przygoda z tym seryjnym mordercą. Aczkolwiek mogę Wam powiedzieć tyle, że jest to, jakby oglądałam Dextera, nie wiem, ilu z Was oglądało Dextera, taki serial o seryjnym mordercy. I powiem Wam, że bardzo lubiłam tego bohatera, mimo że no, mordował ludzi, ale jednak jego klucz, według którego to robił, czyli ludzi, którzy jakby trochę się wymykali z systemu i ten system ich tam nie dotykał i dalej popełniali jakieś zbrodnie i on ich eliminował, to mi się to podobało. Jakby on był taki złolem, ale jednak był dobry. A tutaj jest po prostu chłopak, młody chłopak, który morduje dziewczyny. Oczywiście jest tam pewien klucz, o którym nie będę Wam teraz mówić, no ale jednak one nie są winne. No, ale podoba mi się. Tyle Wam powiem i do zobaczenia później. W rytmie cza-cza, miłości szuka, w rytmie cza-cza, tak ten mój miły, w rytmie cza-cza, już nie mam siły, by z kochaniem bronić się, cza-cza-cza. To witamy Was bardzo serdecznie. Z Akademii Pana Kleksa. Ale fajne mamy bluzy, co? No. Ja no. Jestem turbo zachwycona, są w ogóle tak fantastyczne. No, cieplutenkie. I bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy tak, całą nadwyraz ekipę i po prostu kochamy Was. I te bluzy uważam, słuchajcie, naprawdę. Uważam, że Akademia Pana Kleksa, już pomijam, że niedługo będzie premiera nowego filmu. A żałuję, że nie wzięłam w nim udziału. Nie tym razem, następnym razem, Małgosiu, na pewno i zagrasz samego Pana Kleksa. Nie chcę Pana Kleksa zagrać, mogłabym zagrać Meluzynę albo tam w ogóle... Tak, to tyle wstępu, to jeszcze raz spróbuję. Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie na podsumowaniu tego vloga. Ja muszę zacząć. Zacznę. Słuchajcie, opowiadałem Wam w aktualizacji o książce pani Olgi Kruk. I opowiadałem tą całą historię. I słuchajcie, ja nie mogę Wam powiedzieć, co się tam wydarza dalej, ale to jest zupełnie wywrotka. To jest taka wywrotka, słuchajcie. Ja to słucham, idę sobie gdzieś i w pewnym momencie stanąłem, dzwonię do Małgośki, mówię, no nie wierzę. No nie wierzę absolutnie, aczkolwiek oczywiście wszystko jest logiczne, wszystko jest mądre. Tak. No, musicie przesłuchać tą książkę, oczywiście, jeżeli tego nie zrobiliście. Olga Kruk, debiutowała nią. Grzechy mojej siostry. To jest debiut literacki pani Olgi Kruk. Jestem absolutnie rozdygotany, rozwalony i pełen szacunku dla wymyślenia czegoś takiego. Jednocześnie pamiętajcie, że to jest książka pełna bólu. To na pewno jest to literatura dla dojrzałych osób, ale
bolesne, wszystko jest bardzo takie ciemne, takie bardzo przerażające, natomiast, no kurczę, ten wątek wybrnęła z tego nieźle, nie? Wybrnęła to no. Majstersztyk. Mhm. Więc wielkie gratulacje. I tak mnie jakby ta książka pochłonęła, że pana Kotowskiego jeszcze nie skończyłem, aczkolwiek jakby w zestawieniu wampiry z tą sytuacją Rity, z książki pani Olgi, no coś tutaj mi nie zadziałało. No dobrze, przepraszam, że tak się wciąłem. Małgosiu, jak u ciebie z Freudem? Nie no, Freud to sobie tam płynie, no wiecie, no ja sobie tak włączam. No to nie jest też literatura. Troszkę żeby... sobie słucham, a potem wracam do swoich innych. No dobra, a jak ta książka, którą zaczęliśmy słuchać razem, pana Adriana, tak? Tak, Bednarka. Bednarka. Skończyłam no to... i zaczęłam kolejną. Ale fajne? No, mi się podoba. To jest takie naprawdę prościuteńkie i to, co ty zauważyłeś, o czym rozmawialiśmy jeszcze w samochodzie, że ta wulgarność, taka ta, może nawet nie wulgarność, ta krew, która tam się leje, te brutalność, no to tam jest. I tutaj mogę to powiedzieć z pełną premedytacją, że tak jest. Mhm. Ale pamiętasz, czytaliśmy wspólnie Maxa Czorneya, nie pamiętam jaka to była książka teraz, i tamta brutalność... Obcy? No tak, to była taka, którą mi na przykład trudno było przejść. Mhm. A tutaj w tej, jak jest na przykład, nie wiem, że on obcina rękę albo... No tak, bo to jest jakby... Wybebesza flaki, no jakby... Przepraszam, że tak brzydko to nazywam, bo ale to mówiłaś jednak o tym, że to jest jakby z perspektywy... Tak, mordercy. No. Ale jakby nie przeszkadza mi to ta ilość tej krwi i tych opisów takich skądinąd, no właśnie takich dosłownych. Nie jest to dla mnie trudne. Tu mi się to zgrywa i nie przeszkadza mi to, tak jak powiedziałam. No i dobra, dokończę. Dałam 4 gwiazdki do samego końca. Kuba dalej sobie tam żyje. No i dalej ta fabuła się tam toczy. Więc możecie się dowiedzieć, co tam się dalej działo. I druga część, jak się możecie domyślać, dalej dotyczy Kuby Sobańskiego, już prawnika. Mhm. Czyli udało mu się skończyć studia. Tak, skończył studia, oczywiście. Dalej po prostu jest... Brnie w tej swojej potrzebie, tak. Oczywiście dowiadujemy się dalej, co tam się z nim działo. To znaczy, kim jest Klara? Ach, w końcu. Tak. Bo ja nawet się ciebie pytałem, tak? Mówię, tak. Co to jest za postać? Ona się pojawia dopiero w połowie książki, ale nie wiem o niej nic. Ona jest jakby nic. Inspiracją do tych jego negatywnych działań, no ale nie będę wam mówić, kim ona jest. Dobra. Dojdźcie sobie do tego. Ale myślę, że dużo z was już czytało, bo to jest książka, która ma chyba 7 lat już. Więc już dawno to było jakby na firmamencie, na tapecie, to już Adrian dawno był. Natomiast jak już słuchaliście czy czytaliście, dajcie mi znak oczywiście w komentarzach, z chęcią podyskutuję odrobinę. No i co, no drugą czytam, słucham sobie teraz drugiej. No wiecie, to tak jak było z słuchaniem Puzyńskiej, nie? Trzeba, włączam sobie, rozpocząłem, muszę tak, następną skończyć. Jadę, następną i wiem, że tam o tym Kubie też trochę jeszcze jest i mi się podoba. Słuchajcie, przesłuchaliśmy tych książek na aplikacji BookBeat, do której was oczywiście odsyłamy. Tutaj jest kod, pod którym możecie, dzięki któremu możecie słuchać i spróbować i zobaczyć aplikację przez 30 dni absolutnie za darmo. Pojawiają się coraz więcej jest nowych pozycji. Ja nawet znalazłem Zrozumieć Japonię, czyli taka troszkę historia w pigułce, ale również o tym, jak dzisiaj Japończycy w ogóle i ten kraj funkcjonuje. Więc jest bardzo dużo ciekawych pozycji. Ja sobie też znalazłam teraz książkę o samobójstwie chyba, pamiętam. Super. No, taka gruba. I wydawnictwo Poznańskiego, coś co chciałam przeczytać o miłości. Pamiętasz? Miłości ktoś... wszystko wybaczy. No, zaszłam tak nie szalała tutaj z tymi ja deklaracjami. Zgubiliśmy się. BookBeat. To was zapraszamy. Korzystajcie. A w styczniu będziemy mieć tą... A w styczniu zresztą niespodziankę będziemy spoilerować cały czas. Opowiadać wam. No dobra, to co, my zmykamy. Pospać trochę. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.